Szybki rozwój wędkarstwa karpiowego sprawił, że coraz częściej nad wodami pojawiają się karpiarze. Powstaje coraz więcej klubów zrzeszających karpiarzy oraz profesjonalnych łowisk karpiowych. W internecie można znaleźć bardzo dużo stron poświęconych połowom karpi. Pasja karpiowania pochłania z dnia na dzień coraz to więcej osób. Musimy sobie zdawać sprawę, że karpiowanie to odrębna gałąź wędkarstwa, która narobiła sporo szumu w całym środowisku wędkarzy. To właśnie od karpiarzy zaczęło się wypuszczanie złowionych ryb. Wszystko więc jest na dobrej drodze do właściwego zrozumienia i poszanowania środowiska. Karpiowanie to przecież sztuka, a nie tam jakieś zwykłe łowienie. To wyższa szkoła jazdy i wtajemniczenia. Jednak nie ma co się zrażać porażkami. Kiedy będziemy wytrwali, wszystko powiedzie się według waszych myśli. Karpiarz musi przede wszystkim nastawić się na ogromną cierpliwość i przyjąć podstawową zasadę wyznawaną przez karpiarzy, czyli złów i wypuść, bo bez tego nie będziemy nigdy karpiarzami, choćbyśmy łowili i 100 lat. Karpiarz to przecież nie człowiek, który łowi karpie, ale ktoś taki, kto je szanuje, potrafi docenić i przede wszystkim je wypuszcza. Zanim więc ruszymy na pierwszą zasiadkę, ustalmy sobie tę podstawową zasadę, że jeśli złowię karpia, to zwrócę mu wolność. Karpiarz uczy się całe życie i ciągle poznaje coś nowego. Ciągle coś udoskonala, dążąc do perfekcji. Uczmy się, a z pewnością któregoś dnia i od nas będą się uczyć. Przekazujmy wówczas własną zdobytą wiedzę i doświadczenie, bo to nauczy nowe pokolenie pięknego zachowania nad wodami i poszanowania dla otaczającej nas przyrody. Słuchaj, wczoraj późno przyjechaliśmy, nie zdążyliśmy wyjść ze stawów, więc musimy to zrobić dzisiaj rano, ale zanim, wiesz, wywieziemy te zestawy, musimy po prostu znaleźć kilka ciekawych miejscówek, zanęcić, wysądować dno. Poszukamy coś w zatoce, jest strasznie zarośnięta w tym roku, więc podejrzewam, że między roślinami na pewno są jakieś korytarze, jakieś wypłycenia, jakieś oczka wśród roślin. Zobaczymy zresztą podczas sądowania dna, co znajdziemy, nie? Myślę też, że będę łowił gdzieś w okolicach trzcin. Zawsze tam karpie chodziły, wchodziły w trzciny, wychodziły z nich, więc na obrzeżach trzcin myślę, że tam się uda jakieś miejsce znaleźć. Na pewno na wprost, na głębszej wodzie coś poszukamy. Są twardsze miejsca trochę. Tu zresztą było takie miejsce, gdzie były ścięte karcze i tam te karpie też się trzymają, one znają te miejsca i na wprost tutaj na jedynce jest kilka właśnie fajnych, ciekawych miejsc, gdzie często były brania i tam coś poszukamy. Ewentualnie jeszcze pod drugim brzegiem, na wprost nas, akurat nikt nie siedzi, możemy spróbować też przy pasie tych trzcin, które stąd widać. Tam jest troszkę głębiej niż na przykład w płytkiej zatoce i tam też mogą być fajne brania. Jakich zestawów będziemy używać? Co do zestawów, to myślę, że klasyczne zestawy z bezpiecznym klipsem, ale też coś pokombinujemy, dlatego że te karpie tutaj się z roku na rok robią coraz trwańsze i klasyczne zestawy nie zawsze się sprawdzają. Trzeba po prostu trochę pokombinować. Jakich kulek tutaj będziemy używać? Bardziej pływających, tonących, może coś neutralnego? W zależności od tego, które miejsce wybierzemy sobie do łowienia, takich będziemy przynęt używać. Nie można tam powiedzieć, że takie czy takie się sprawdzają. W tych płytszych miejscach będziemy się starać łowić na kulki tonące, ewentualnie neutralne. Natomiast tutaj na środku jest więcej mułu, więc postaramy się
po prostu zakładać bałwanki, ewentualnie kulki pływające. Będą po prostu lepiej widoczne dla ryb. Jakie smaki tu mniej więcej się sprawdziły? Co do smaków, to zarówno truskawka, ananas dobrze się tutaj sprawdziły. Powiem Ci, że ostatnio także krewetka ryba, krewetka i na pewno squid. Jakich dużych karpi możemy się na tym zbiorniku spodziewać? Większość karpi, które nam w ogóle będą brały, to są sztuki powyżej 10 kg. Praktycznie nie złowisz tu mniejszej sztuki. Porosły już od kilku lat. Powiem Ci, że w tym roku, na przykład w maju, padły już dwie sztuki takie powyżej 20 kg. I jeszcze piękny amur, 19 kg został złowiony. Z tych największych, co Ci mówię. Bardzo dużo jest też takich karpi z przedziału 15-17 kg. Mam nadzieję, że któregoś z nich złowimy. Najważniejszą sprawą przed rozpoczęciem każdej zasiadki jest dokładne wysondowanie dna i odnalezienie karpiowych żerowisk. Aby to zrobić poprawnie, potrzebny nam będzie ponton, stukadełko oraz echosonda. Prawidłowy wybór odpowiedniego miejsca pomoże nam odnosić regularne sukcesy podczas każdej zasiadki. Kieruj się w stronę zatoki, tam coś poszukamy ciekawego. Zatoki to bardzo ciekawe miejsca. Widzisz, na środku mamy trzcinki, dookoła również. Poszukamy czegoś twardszego. Może znajdziemy jakiś plac bez roślin. Dobrze, że gołym okiem widać dno. Tu jest ciemniej. Ja tutaj spuszczę stukadełko. Słuchaj, tutaj są rośliny jeszcze na dnie. Tutaj spróbujemy na tym przesmyku, bo widzę, że tu może być ciekawe miejsce, jak one przechodzą. Często sobie robią karpie właśnie takie korytarze. I na tych korytarzach również żerują. Odpłyń z tej strony do przodu, koło trzcin. Mamy metr głębokości i tu był, o, tu jest piękne, twarde miejsce. Wróć trochę, tu będzie można połodzić zestaw. Świetna miejscówka. Tutaj jest wyspa i one se mogą dookoła wyspy chodzić i żerować. Podpłyń w tamtym kierunku, Jarek, przy tej trzcinie. O, tutaj jest wzdłuż tej trzciny jest bardzo twarde dno. Nie ma roślin. Tutaj można śmiało kłaść zestaw, zanęcić punktowo i karpie, które będą tutaj pływały dookoła tej wyspy. Mam nadzieję, że trafią akurat na nasz zestaw. Patrz, karpie chodzą, tak jak mówiliśmy, wzdłuż wyspy. Zobacz, jak trzciny się uginają. Więc to wskazuje, że to jest bardzo dobre miejsce. Trzeba będzie tutaj zestaw położyć. Widzisz, on tam siedzi, on tam mieszka po prostu. Kładełko to jedno z najprostszych, ale najlepszych urządzeń, moim zdaniem, do sondowania dna. Jakbym miał wybierać między echosondą a stukadełkiem, to na pewno wybrałbym stukadełko. One o wiele dokładniej pokaże nam strukturę dna. Jesteśmy w stanie ręką wyczuć po prostu, czy dno jest twarde, czy muliste, czy są na dnie rośliny, zaczepy i inne przeszkody. Warto sobie założyć na sznurek stukadła numerki, dzięki którym jesteśmy w stanie określić głębokość łowiska. Ja w tym przypadku sobie zrobiłem co pół metra. I bardzo dobrze widać po prostu od razu po włożeniu ciężarka do wody głębokość naszego łowiska.
No, tu jest dość twarde dno. Bardzo dobre miejsce do położenia zestawów. Piasek lekki na mułek. Jesteśmy blisko trzcin, więc to jest bardzo dobra miejscówka, gdzie niegdzie wyrastają rośliny i za trzcinami zaraz mamy pas zieleni roślin w wodzie. Tu się tworzy taki korytarz i te karpie widać, że one tu żerują. Na dnie widać sporo ślimaków. Tutaj jest takie zagłębienie, widać, że karpie po prostu żerując w dnie zrobiły sobie taki korytarz. Echosonda to najlepsze urządzenie do sondowania dna, zwłaszcza w dużych zbiornikach. Pozwala ona na szybkie odnalezienie bardzo ciekawych miejscówek, ale w sumie z grubsza. Ona pokazuje nam strukturę dna, jakieś wypłycenia, górki. Kiedy znajdę takie miejsce, stawiam marker, a następnie wyciągam stukadełko i obstukuję dno. I wtedy po prostu jeszcze dokładniej mogę taką miejscówkę sobie obstukać i wybadać, w którym miejscu ze szczegółami są zaczepy, rośliny, spady i tego typu ciekawe miejsca. Po wspólnym sondowaniu dna Jarek postanowił przygotować zestawy do wywózki. Natomiast Pawłowi to nie wystarcza i już w pojedynkę szuka kolejnych karpiowych żerowisk. Paweł bowiem wie, że właściwe wysondowanie dna łowiska jest gwarancją udanej zasiadki. No, tutaj mamy twarde dno. Tutaj warto spróbować swoich sił, więc stawiam markera. I obstukam teraz dookoła tego markera to miejsce. Zobaczę, czy jakieś spady dna są. Czy gdzieś się znajdują w okolicy rośliny. Dobra. Poszukamy jeszcze następnego miejsca. Kładę markera przed pasem roślin. Tutaj zaraz przed markerem jest oczko z twardym dnem. W okularach polaryzacyjnych dobrze to widać. Na dnie widać skorupy po ślimakach, więc widać, że karpie tutaj żerują. One wychodzą po prostu z roślin na tą miejscówkę i tutaj żerują. Przygotuję teraz niewielką porcję zanęty składającą się z pelletu halibuta i kulek zrobionych z miksu Natural Food. Będzie to taka porcja na jeden zestaw. Wsypuję jakieś 3 garście pelletu. Do tego około 3 garści kulek. Kilkadziesiąt kulek pokruszę w wiadrze. Pokruszone kulki o wiele lepiej pracują w wodzie, szybciej puszczają aromaty. Około jednej garści do tej całej zanęty można pokruszyć tych kulek i to wystarczy. I dalej zalejemy to boosterem. W tym przypadku jest to Squid Octopus. O, haj. Śmierdzi? No ładnie. Śmierdzi, to znaczy, że będzie działać.
zalejemy to. Nie za dużo. Wymieszamy. No i co, odczekamy 2 godzinki. Teraz ja przygotuję zanętę pod swoje zestawy. Będzie to gruboziarnista zanęta. Megabytes. Całość zalejemy czekoladowym stymulatorem brań. Delikatnie całość zwilżymy wodą z łowiska. Delikatnie wymieszamy. Do tego dodamy czekoladowego stymulatoru. I całość ponownie wymieszamy. No już tutaj czuć się czekolada pachnie. Zanęta trochę się zwilży i będziemy potem formować kulę. Słuchaj Jarek, weź sobie dosyp jeszcze z drugiej garści peletu. O, masz rację. Zanęta potem będzie o wiele dłużej pracować. Jeszcze raz to troszkę wymieszamy. Może dodałbym tu jeszcze pokruszonych kulek. Możesz garstkę dodać. Pokrusz sobie. Zanęta będzie o wiele dłużej pracować. Razem z kulkami, z pelletem, to jest trochę grubsza zanęta. Więc nawet jeśli drobnica po prostu wyje te drobniejsze cząstki, to zawsze zostaną jeszcze kulki i pelet. Myślę, że zanęta będzie bardzo dobra. O tym przekonamy się wkrótce. No ja też mam taką nadzieję. Robię sobie teraz zestaw na kulkę pływającą. Coś się tu nieźle sprawdzają. Zacznę na sztywniaku. Dobrze się zapinają karpie na te przypony. Jarku, jak możesz, podaj mi haczyk. Wiesz, zacznę od tego, że zrobię bardzo krótki przypon, około 5-6 cm. I będzie to na kulkę pływającą. Na derigu zrobię, bez miękkiego włosa, na derigu. Wiążę klasyczny. Węzeł bez węzła. Akurat na fluokarbonie. Pięknie zwoje się układają, jeden przy drugim. Wracam 2 razy. Przekładam przez oczko w stronę ostrza haka. Zaciskam. Teraz muszę przygotować pierścień, na którym
założymy, na którego założymy no, gumkę. Nasz włos to będzie w postaci gumki, nie? Mógłbyś mi tutaj wyciągnąć? Bardzo malutkie. Czekaj, spróbuję sobie wyciągnąć. Pierścienie. No, z pierścieniami zawsze są problemy. Wszystko co malutkie. O, gdzieś tu będzie nam się swobodnie przesuwał. Końcówkę przekładamy z powrotem przez oczko. Tutaj wiesz, ustalam sobie mniej więcej jaki ten derik będzie, jaka ta pętla D będzie. Można sobie tak trochę podgiąć. Słuchaj, zrobimy teraz tak, obetniesz mi tutaj, ale tak 2-3 mm dalej tą końcówkę. Nie, bliżej. Jeszcze bliżej. O tu. Dobra. I weź teraz zapalniczkę, ja to wysunę i końcówkę sobie przypalimy, żeby zrobił się nam taki grzybek. Dobra. Wiesz, dzięki temu grzybkowi nie zsunie nam się pętla. O, widzisz, elegancko. Dobra, teraz znajdziemy, spróbujmy znaleźć gumkę, założymy na, tutaj jest, możesz podać. Ona, przewlekamy gumkę przez pierścień. Zaciskamy ją. Nasz włos gotowy. Szakulka pływająca będzie się swobodnie tutaj poruszać. Świetnie zapinają się karpie na takie przypony. Dobra, z drugiej strony zawiążę jeszcze tylko krętlik. Ale nie będę go normalnie związał. Zawiążę go na pętelce, żeby miał przegub i mógł swobodnie się poruszać. Standardowa, zwykła pętelka. O tak, co najważniejsze. Ześlinimy ją trochę. Najważniejsze jest właśnie napięcie zawsze w piórniku, napięcie na jakiś czas przyponu, on się wtedy nam pięknie ułoży, wyprostuje i będzie tak jak należy pracować. Dobra, możesz mi tu pomóc, obetnij tą końcówkę tarczy. O, i taki krótki przypon mamy gotowy do kulki pływającej. Teraz zrobię zestaw helikopterowy, ale to nie jest zwykły zestaw helikopterowy. Zaraz Ci pokażę, jak ja to zrobię. Wykonanie tego przyponu zaczynamy od zawiązania haczyka węzłem bez węzła. Należy tylko zostawić nieco dłuższy odcinek włosa, który posłuży nam do zawiązania tak zwanego driga. Następnie zajmujemy się wykonaniem driga. Bierzemy dłuższy odcinek końcowy, ten, który normalnie służy jako włos. Następnie przekładamy go przez oczko haczyka z tym, że musimy pamiętać, że zanim to zrobimy, trzeba na ten odcinek żyłki założyć metalowy pierścień. Jeśli mamy już przełożoną żyłkę, należy dociąć ją na odpowiedni wymiar w taki sposób, aby żyłka na trzonku haczyka tworzyła coś podobnego do litery D. I tym sposobem przypon drig mamy gotowy. Na ledkor zakładam kolejno koraliki. Jeden. Jak widzisz, z drugiej strony mam pętlę. Do tej pętli przywiążę swoją żyłkę. Następnie zakładam
sztywny przypon. I aby to z drugiej strony zakończyć, również koralik. Koraliki już założyłem. Następnie z drugiej strony musimy zamocować po prostu ciężarek. Ja to zrobię na agrafce. Nie będę nic więcej kombinował. Po prostu zwykłym węzłem do krętlika zawiążę tutaj agrafkę. Tak. Możesz podać nożyczki? Obetnij końcówkę. O, tak. Zakładam tutaj ciężarek. I teraz co ważne, nie zrobię czegoś takiego jak w klasycznym zestawie helikopterowym. Czyli, że przypon jest zaraz przy ciężarku. Przesuniemy całość o wiele dalej. Będzie to około pół metra. W tym miejscu zaciśniemy sobie śruciny, żeby ten przypon właśnie w tym miejscu się znajdował. Możesz, Jarku, podaj mi śruciny. Z tej strony jedną sobie dociśniemy. Delikatnie, nie za mocno. Nie uszkodziło ledkora. Z drugiej strony z lekkim luzem, około centymetra luzu sobie tutaj zrobię. O tak. Zobacz teraz, jak to będzie nam leżeć na dnie. Tu będzie kulka pływająca. To zauważ, że od razu ryba nie będzie czuła ciężarka. Dopiero jak nam albo wyżej podniesie, albo pociągnie już. Ale w tym momencie będzie już zapięta, więc to akurat dobrze dla nas. Wystarczy teraz tylko założyć kulkę pływającą i oczywiście drugą stronę przywiążemy do naszej plecionki. I zaraz wywożę ten zestaw i zobaczymy, czy nam się tutaj sprawdzi. Porównując różne metody połowu karpi, można dojść do wniosku, że wywózka to bardzo precyzyjny sposób zarówno podania zanęty, jak i przynęty. Wywózka daje nam prawie nieograniczone możliwości wyboru łowiska, gdyż nie jesteśmy ograniczeni odległością rzutu wędką. Z pontonu nie ma także problemu z nęceniem dużą ilością zanęty. Wywózka zestawów nie jest jednak prostą sprawą, zwłaszcza dla tych, którzy nigdy tego wcześniej nie robili. Każdy, kto chce łowić tą metodą, musi się do tego odpowiednio przygotować. Niezbędny będzie ponton lub łódka, najlepiej wyposażona w silnik elektryczny. Podczas wywózki na mniejsze odległości w zupełności wystarczą nam wiosła. Ważną sprawą jest także odpowiedni dobór wędki i linki głównej. Należy wyposażyć się tutaj w kije miękkie, najlepiej o akcji parabolicznej. Zamiast żyłki jako linki głównej należy zastosować plecionkę. Tylko plecionka z dużych odległości pokaże nam odpowiednio szybko branie karpia. Plecionka jest nierozciągliwa i nawet najdelikatniejsze brania z pewnością zostaną zasygnalizowane na naszych zestawach.
ważnym elementem połowu na plecionki jest końcowy odcinek zestawu. Należy w celach amortyzacji zastosować przypon strzałowy. Wyeliminuje on ewentualne nasze błędy oraz będzie amortyzował ostatnie silne zrywy karpia tuż przy brzegu. Muszę bardzo uważać, zestaw trzeba delikatnie położyć. Jest trochę patyków na dnie. Po prostu muszę się starać nie zaczepić o drobne patyczki. Bo inaczej będziemy czekać na darmo. Wywieźliśmy zestaw, wracam do domu. Muszę zastosować przypon strzałowy. Do tego celu muszę żyłkę połączyć z plecionką. Pokażę Ci, jak ja to wiążę. To jest mój przypon strzałowy. Z żyłki składam żyłkę na pół. Tak samo robię z plecionką. Teraz patrz. Przykładam tą pętlę do żyłki. Najprostsze, co może być. Owijam tą krótszą końcówką dookoła żyłki i plecionki. Wiesz, może to być 5, 6, 7 razy. Następnie przykładam przez tą pętlę. Zaciskam teraz, ale lekko. Lekko, można trochę naślinić. I to samo robimy z drugiej strony. Składam żyłkę na pół. Przykładam do plecionki. Tak, widzisz, nie? I owijam też 5-6 razy dookoła. Przekładam przez oczko i delikatnie zaciskam z drugiej strony, też na ślinie lekko. Nie ma się co spieszyć, węzeł musi być dokładnie zawiązany. No i pomału zaciskam sobie. Teraz już silno. Jak już te węzły tak dojdą do siebie bliżej, to pomału raz z jednej, raz z drugiej strony dociskamy. Zwoje nam się wtedy elegancko układają, jeden przy drugim. Robi się jeden węzeł. Tak, dokładnie. Delikatnie końcówkami zawsze zaciśnijmy. O tak właśnie. I w końcowej fazie mocno dociskamy. Można tak sprawdzić. Nadmiar żyłki poobcinać. Tak, może
Ja tu przytrzymam, a ty mi obetniesz, dobra? Dobra, plecionka tu mi obetnie jeszcze, o. No i węzeł gotowy. Przypon strzałowy już mam. Więc zabieram się do montowania końcowego zestawu. Wiązanie przedstawionego węzła zaczynamy od złożenia jednego końca żyłki na pół w taki sposób, aby powstała nam pętla. Pętlę przykładamy do drugiego końca żyłki, a następnie owijamy krótszą końcówką dookoła złożonych do siebie dwóch linek. Ilość zwojów waha się w granicach od 4 do 6. Po wykonaniu zwojów końcówkę tą przekładamy przez powstałą pętlę, ale jeszcze nie zaciskamy za mocno, a tylko tak, aby ta krótka końcówka nie wypadła nam z pętli. Następnie zajmujemy się drugą linką. Jej krótszą część także składamy na pół i przykładamy do linki przeciwnej. Dalej wiążemy identycznie jak wcześniej. Owijamy żyłkę dookoła i przekładamy przez pętlę. Teraz wystarczy tylko z uwagą zacisnąć oba powstałe węzły. Jest. Co Paweł, szykuję ponton? Skąd ci wziął? Spod Szczcin. Spod Szczcin? Spod drugiego brzegu, tak? No. Idzie czy jest w roślinach? Jest w roślinach chyba, patrz. Płyniemy za nim? Woli jakby wychodził. Chodź tam te pasmo takie jest, wiesz. Szkoda ryby, chodź płyniemy. Ale czuć, że krzaki są nieco wielkie. Jest jeszcze? Tak. Widzisz, one chodziły dookoła tej wyspy i jednak tak jak wpływaliśmy w tą zatokę, się okazało, że chodzą dookoła. Może wychodził z zatoki i wziął. Patrz, jest zielsko. Widać. Zielsko jest. Kurczę. Strasznie silny wiatr jest, powiem ci, znosi nas. Spróbujemy go odplątać i zobaczyć, czy on tam w ogóle jest jeszcze. Jest, jeszcze, jest, jest. Jest mnóstwo roślin zamieniętych. Już mam ledkora. Jest blisko. Uważaj, Jarek. Ja będę go delikatnie odczepiał z roślin, a ty w razie co to reaguj. Nie jest to łatwe, jest strasznie zawinięty w roślina. Jak długi masz ledkor? Gdzieś po 1,5 metra. A, 1,5 metra, to on jest jeszcze niżej, na dole jest. Zaparkował teraz w kolejnej kępie roślin. Delikatnie trzymaj napiętą plecionkę. Czekaj, to jest zielsko. To jest zielsko. Spokojnie, ona wpływa pod ponton. Idzie w kolejną kępę, z tego co widzę. Jak się uda go na powierzchnię. Czekaj, tu jest jeszcze zielsko, tu jest cały czas zielsko. Spokojnie, spokojnie, bo ja go w ogóle nie widzę. Niestety karp się spiął w trzeciej kępie roślin, ale nie ma się co poddawać. Walczymy dalej. Zaraz wywieziemy nowy zestaw. Mam nadzieję, że będzie lepiej.
postanowiłem zmienić przypon, bo powiem Ci, że ryby bardzo słabo żerują. Zastosuję tutaj przypon z fluorokarbonu. Karpie na te przypony po prostu o wiele lepiej się zapinają. W przypadku miękkich przyponów, tego typu łowiskach, one potrafią wypluwać przynętę. Od czego zacznę? Uciąłem tutaj kawałek fluorokarbonu około 30 cm. Będzie to przypon tak zwany 360. Zakładam krętlik z kółeczkiem. W ten sposób. Następnie biorę ten odcinek fluorokarbonu i przywiązuję tutaj do tego oczka. Tutaj zawiążę zwykłą pętelkę. Pętelka zawiązana. Teraz obetnę tą końcówkę. Ona nie będzie nam tutaj już potrzebna. Następnie w tym miejscu zrobimy jeszcze dodatkowy przegub, żeby po prostu o wiele lepiej przypon zapinał rybę. Zrobimy to trochę dłużej. Obetniemy na razie w tym miejscu. Zaczniemy kółeczko, nawleczemy na koniec. W ten sposób. I teraz, tak jak poprzednio, wiążemy tutaj pętelkę. Tutaj możemy sobie pomóc igłą. Aby to łatwiej przewlec. Przeciągamy pierścień przez pętelkę i zaciskamy w ten sposób. Pętelkę przy pierścieniu mamy już gotową. Wystarczy teraz naciągnąć trochę, zacisnąć. Końcówkę, jak poprzednio, obcinamy. I to samo robimy z drugiej strony. Tylko teraz musimy wziąć drugą część naszego fluorokarbonu. Przewlekamy przez pierścień. I po raz kolejny robimy pętelkę. Przewlekamy od haczyka. Zaciskamy. Nie martwmy się tym, że te wszystkie pętelki i węzły na nich nie są jeszcze tak dobrze zaciśnięte. Bo później sobie po prostu naciągniemy w piórniku przypon i one się po prostu ładnie zacisną. Dodatkowo można później jeszcze będzie klejem wzmocnić te wszystkie węzły i na pewno nam o wiele więcej wytrzymają. Teraz tą końcówkę również obcinamy. Przegub mamy zrobiony. Swobodnie wszystko nam się to porusza, tak samo będzie pięknie się prezentowało to na dnie z kulką. Teraz założymy jeszcze z drugiej strony krętlik. Krętlik również zawiążemy na pętelce.
odcinamy tą końcówkę. I przypon mamy prawie gotowy. Został jeszcze jeden mały detal. Musimy po prostu umieścić jeszcze włos przy haczyku. Bierzemy zwykły stoper gumowy. Nawlekamy od ostrza haka. Kolejno musimy wziąć metalowy pierścień i nawlec na haczyk. Biorę teraz metalowy pierścień. Czy to musi być jakiś różny rozmiar? Znaczy powiem Ci, że wystarczy, żebyś dopasował do gumowego stopera, żeby Ci ten pierścień nie wypadał po prostu poza ten gumowy stoper. Nie? Jak Ci się o tako zatrzymuje, to wystarcza. Chodzi o to, żeby nie przeleciał, nie? Stoper, jak sama nazwa mówi, ma stopować ten pierścień i to nam wystarcza. Aby z drugiej strony pierścień nie wypadł, trzeba założyć drugi stoper. Zakładam drugi stoper. Teraz wystarczy tylko ustalić mniej więcej, gdzie te stopery mają być i jak ta przynęta będzie nam się poruszać na tym haczyku. Jeszcze wystarczy tylko założyć gumkę, która posłuży nam za włosa. Tutaj sobie pomagamy igłą, żeby ją przewlec przez pierścień. Ściągamy do pierścienia gumkę i przypon właściwie mamy gotowy. Swobodnie nam się tutaj porusza pierścień z gumką po haczyku. Przynęta na pewno będzie się naturalnie prezentować na dnie. Teraz, aby to dobrze pokazać, założę kulkę i zobaczymy to, jak się prezentuje na dnie. Przewlekamy kulkę. Zakładamy stoper. Ściągamy. Niż tak, Jarku, tak wygląda nasz przypon. Zaprezentuję teraz ten przypon z kulką tutaj w akwarium. Wiązanie tego przyponu zaczynamy od założenia krętlika na trzonek haczyka. Następnie do metalowego kółeczka, który jest połączony z krętlikiem, zawiązujemy krótki odcinek fluorokarbonu. Najlepsze połączenie będzie przegubowe, czyli dowiązujemy fluorokarbon do metalowego pierścienia przy pomocy zwykłej pętelki. Na dalszy odcinek żyłki nawlekamy metalowe kółko i również zawiązujemy je przy pomocy pętelki. Kolejnym etapem wiązania 360 riga to zawiązanie pętelki do metalowego kółeczka, które tym sposobem utworzy nam przegub. Teraz na końcu fluorokarbonu wystarczy dowiązać krętlik również na pętelce i jedna część przyponu jest gotowa. W pierwszej kolejności nawlekamy gumowy stoper, który pozostawiamy w górnej warstwie trzonka haczyka tuż przy jego oczku. Drugi stoper umieszczamy na wysokości ostrza haczyka i będzie on naszym ogranicznikiem dla metalowego kółka, które będzie tuż przy przynęcie. Teraz wystarczy założyć na pierścień elastyczną gumkę i przypon mamy gotowy.
jednym ze swoich zestawów zmienię przypon. Będzie to przypon z kulką pływającą, tak zwany Warwick Rig. Na początku obetniemy kawałek plecionki. Zawiążemy pętelkę. Niezbędny koniec obetniemy. Następnie zawiążemy kulkę pływającą. Zastopujemy ją tutaj. Następnie założymy haczyk. Kulka, żeby minimalnie dotykała łuku haka. Wiążemy to węzłem bez węzła. I z powrotem przekładamy od tyłu haczyka. Zaciskamy to mocno. Następnie zawiążemy krętlik. Dopasowujemy sobie długość przyponu w granicy 20-25 cm. I mocno zaciskamy. Niezbędny koniec obcinamy. Ale to jeszcze nie koniec. Bierzemy plecionkę w otulinie. Taki dłuższy kawałek. Zaciskamy ją. Tak. Następnie zakładamy ołowiany ciężarek. Delikatnie zaciskając.
Zakładamy go na grot haczyka, ściskając śrucinę, mocno zaciskamy. Tak, aby spaść nam tutaj nie spadła, ale żeby się przesuwała po łuku haczyka. No, widzę, że ci dość szybko i sprawnie to idzie. Obcinając, zostawimy sobie tutaj z 2 mm po to, aby przypalając zabezpieczyć śrucinę przed spadnięciem. No, dobry pomysł, bo wtedy jeśli wyholujesz karpia, śrucina po prostu nie spadnie z haczyka i będzie można ją wykorzystać jeszcze raz. Całość tak wygląda. No, powiem ci, że wybrałeś bardzo dobry przypon, zwłaszcza na wody trudne. Dzięki tej śrucinie haczyk obraca się ostrzem zawsze w kierunku wargi ryby i większość karpi jest zacięta za dolną wargę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w akwarium. Warwick Rig to bardzo sprytny sposób na połów przy użyciu kulek pływających. Polega on na zastosowaniu ołowianej śruciny, która zamocowana jest przy pomocy pętelki tuż przy zadziorze haczyka. Na końcu odciętego kawałka plecionki, około 40 cm, wiążemy zwykłą pętelkę, która będzie służyć do nawlekania kulek na włos. Następnie przewlekamy plecionkę przez oczko haczyka i ustalamy długość jego włosa. Wiążemy haczyk przy pomocy węzła bez węzła, a na drugim końcu plecionki zawiązujemy krętlik i pierwsza część przyponu gotowa. Teraz zabieramy się za ołowianą śrucinę, którą musimy zamocować na haczyku. Odcinamy około 3 cm plecionki na pętelkę. Najpierw przekładamy pętelkę za zadzior haczyka i dopiero wtedy ustalamy wielkość pętli, aby nie zsunęła nam się z haczyka. Warwick Rig gotowy. Właśnie wpłynęliśmy w zatokę. W sumie znajdujemy się w zatoce na prawo od stanowiska numer 1. Jest strasznie zatoka zarośnięta. Nie ma żadnych szans, żeby tu położyć zestaw. Rośliny praktycznie na metr od dna wyrastają. W niektórych miejscach pokazują się na powierzchni wody. Płyniemy dalej i próbujemy znaleźć jakieś ciekawe miejsce do położenia zestawu. Może przy okazji uda nam się zobaczyć jakiegoś żerującego karpia w okolicach trzciny lub roślin. W okularach polaryzacyjnych bardzo dobrze jest to widoczne.
ciągle zarośnięte wszystko dookoła. Strasznie śmierdzą te zielska. Okropny zapach. Trzeba intensywne aromaty w kulkach stosować. Ale masakra z tymi roślinami. Nie można wiosłami prawie ruszyć. Miejsca, gdzie musimy się przeciskać przez wąskie przesmyki, przez trzcinowiska, przez rośliny. Najlepsze są krótkie wiosełka, którymi możemy lepiej manewrować wśród takich przeszkód. O wiele łatwiej i szybciej wypłyniemy na otwartą wodę lub w miejsce, gdzie zamierzamy łowić. W zatoce jest bardzo mocno zmęcona woda w porównaniu z innymi częściami zbiornika, więc na pewno karpie tutaj żerują, więc nie można zmarnować takiej szansy. Trzeba położyć tutaj jak najszybciej zestaw. W tak płytkich miejscach możemy wykorzystać sobie wiosło do zbadania zarówno twardości dna, jak i głębokości. Zamiast markera możemy wykorzystywać sobie naturalne rośliny lub trzcinowiska do określenia miejsca położenia swojego zestawu. Po co płoszyć karpie jakimś obcym przedmiotem w wodzie, skoro mamy takie skupisko roślin i wystarczy, że sobie obstukamy dookoła tej roślinki miejsce, jak zobaczymy, że dno nadaje się do położenia zestawu, czyli mamy jakieś twarde miejsce, wówczas kładziemy zestaw i karpin to na pewno nie spłoszy. Jeśli w miejscu, w którym stukam stukadełkiem, pojawiają się pęcherzyki powietrza, oznacza to, że dno jest albo muliste, lub też występuje warstwa roślin. Tam zawsze się zbiera powietrze i gazy po prostu wydobywają nam się na zewnątrz. Metr 30 głębokości w zatoce. Jedno z oczek znalazłem wśród roślin. Oczko ma takie około 2 metry na 2 metry. Dno twarde i z tego, co widzę w okularach, jest po prostu piasek, a na dnie są muszle. Słuchaj, byłem przed chwilą, tak jak widziałeś, sondowałem dno. Znalazłem bliżej drugiego brzegu, postawiłem markera, piękne miejsce. Jest 2 metry, bardzo twardo i po bokach wyjście na 1,5. Po prostu jest taki dołek. Myślę, że karpie, które żerują, wyżłobiły sobie ten dołek, znajdując pożywienie, ryją w tym dnie, znalazły dużo pokarmu i one będą tam, myślę, dobrze żerować. I tym bardziej, że z tego, co pamiętasz, usiadłem sobie i obserwowałem wodę. I właśnie były spławy. 3 spławy widziałem z tamtego miejsca, więc myślę, że warto tam położyć zestaw. Zrobiłem sobie Warwick Riga i na to właśnie tam położę. Japońska ośmiornica tutaj się sprawdzała.
położę tego pływaczka, będzie się pięknie prezentował. Dwie garście peletu, więcej nie będę nęcił. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Trzeba ruszać. Pomożesz mi wywieźć, a ja już płynę. Jedzie prosto w rośliny, na prawo. Wędka pięknie pracuje na plecionce. Jest dość miękka. A jak wiemy, plecionka to jest bardzo sztywna. Idzie mi cały czas w prawo, tam są rośliny. Zestaw leżał niedaleko z kraju roślin po prawej stronie. Jest niesamowicie silny. Czuję, że jak przez jakąś kępę przechodzi. Mamy go już coraz bliżej brzegu. 20 metrów od brzegu jest, ale ciągle idzie dnem. Jeszcze jest pełen sił. Nie wiem, gdzie go spróbujemy podebrać. Czy tutaj, czy na pomoście. Może tutaj go podbierzemy. Zamocz podbiera jak na razie. O, odjeżdża. Jest z kępą zielska. Widzisz? Z kępą zielska chodzi. Leciąka aż gwizdze po przelotku. Leciąka przechodzi przez rośliny, jak gwizdże i przelotki. One tutaj mają teraz niesamowite pole manewru, jeśli chodzi o te rośliny. Coraz trudniej się tutaj holuje. Większość ryby właśnie wchodzi w kępy zielskie, potem ciężko holować.
A, to cztery łuski. Cztery łuski. Masz go? Słuchaj, Jarek, odłóż na razie wędkę. To by było matę rozłożyć i trochę ją polać wodą, bo tu słońce nam trochę przykrożyło. Trochę wasz. Ciężki. Zobacz, piękny. Akurat się trochę uspokoił. Mamy na sobie trochę zielska. Piękny, wysmukły kształt. Bardzo długa ryba. Spójrzmy, jak się zapiął nam. Wiesz na co wziął? Wziął na grzybka tego. Na grzybka. Truskawka z różą. Pokazuje 17. 700 z matą. Siedemnaście osiemset. Karpia powinniśmy trzymać tutaj u nasady płetwy piersiowej, a z drugiej strony przy płetwie odbytowej. Wtedy karp, proszę spojrzeć, elegancko, Jarek, widzisz? Nie ześliźnie się ani nic takiego. To jest bezpieczne zarówno dla wędkarzy, jak i dla samych karpi. Nie ma to jak popływać sobie z karpia. Dobra, Jarek, ty mów dalej, ja popłynę z karpiem, on mi powie, gdzie jest reszta stada. Dobra? Dobra. To na razie, trzymaj. Dobra. Jeszcze buziak i płyniesz po pradziadka. Kiedy Paweł z Jarkiem zajmują się wiązaniem zestawów, w łowisku zrobiło się gorąco. Szkoda tylko, że to nie karpie tak intensywnie żerują, a stado kaczek. Ale cóż, na zasiadkach nie zawsze biorą tylko i wyłącznie karpie. Zbliża się wieczór. Czas więc powywozić wszystkie zestawy, zanęcić i czekać na to, co karpiarze lubią najbardziej. A więc ostry odjazd dużej ryby. Pokażę ci, Jarek, teraz pętelkę, którą wiążemy do sztywnych przyponów. Tutaj zrobię pętelkę na krętliku. Pierwsze co robimy, to bierzemy odcinek fluorokarbonu. Robimy z tego fluorokarbonu pętelkę. W ten sposób. Zakładam tutaj krętlik.
Następnie przekładam końcówkę fluorokarbonu przez pętelkę, tylko nie z tej strony, z której wychodziła, a z przeciwnej. Delikatnie zaciskam. Tutaj sobie możemy ustalić, wiesz, szerokość, jaka będzie tej pętelki, nie? Teraz nieco skomplikowana druga faza wiązania pętelki. Owijam dwa razy dookoła tej żyłki. Tak jak widzisz. Teraz wracam i muszę przewlec od spodu. To nie będzie dobrze pokazane, ale od spodu i w przeciwną stronę do góry, żeby wychodziła między tymi zwojami. O tak właśnie. I teraz całość zaciskamy. Tu ustalamy właśnie szerokość pętli. Możemy to nieco zwilżyć, by się lepiej zacisło. I pętelka w sumie gotowa. Wystarczy jeszcze końcówkę tylko odciąć. Jednak najpierw zawsze warto sobie, wiesz, dobrze tak zacisnąć. Wtedy jesteś pewien, że nic tam ci nie puści. Wcinamy końcówkę. Pętelka do szczywniaka gotowa. Wykonujemy coś takiego, jakbyśmy chcieli wykonać zwykły supeł na żyłce, jednak go nie zaciskamy. Na krótszy odstający koniec żyłki zakładamy krętlik lub metalowe kółeczko. Następnie tą samą końcówkę żyłki przekładamy przez oczko, które zrobiliśmy na początku. Kolejno owijamy tą końcówkę wokół dłuższego odcinka żyłki tuż za oczkiem, a następnie od dołu tego oczka wkładamy ją pomiędzy żyłki i kierujemy do górnej części oczka, gdzie także przekładamy ją pomiędzy żyłki. Kontrolujcie tam, co poplątało się wszystko. Jedna wędka z drugą się poplątała. Zobaczcie, jak tam jest. Jarek, zobacz. Już. Ty tą pętlę przerzuć, nie ciąg tak. Za szczytówkę. A za szczytówkę, to co masz w lewej ręce. To tu? Za szczytówkę. Za szczytówkę. Tu? O właśnie. I teraz będzie odpłątane. Dziś przeskoczyła. Branie było ze środka na kulkę truskawkową. Muszę zawiązać nowy przypon
ponieważ tamten haczyk się stępił. Muszę zaraz wywieźć po raz kolejny zestaw. Dopiero się ciemno zrobiło. W nocy zazwyczaj karpie tutaj właśnie podchodzą na środek zbiornika, więc można się spodziewać brań jeszcze przez całą noc. Trzeba na to czekać, trzeba zaraz wywozić zestaw. Gonyć na środku, tak na linii prostej. W linii prostej wtedy wychodziło, że powinna być na środku, była twarzy strony. Ja się nie pytam, jak była, tylko jak powinna być. Na środku. Czy powinna być na środku? Tak. No, a przez łuk dałeś ją na prawo? Tak. No właśnie, o to mi chodziło. Czyli teraz jak wywieziesz, powinna być na środku. Tak. No. Żebyś sobie znowu nie poplątał. Wiesz, to dokładnie, dlatego tą przełożę od razu tu, a tamtą jak będziemy wywozić, to od razu strzała na środek. Tak? Ja bym tak nie robił. Co? Ja bym tak nie robił. A jak? Tą zostawić z tej strony? Co? Teraz nie wiem, bo jest ciemno, nie widać. No, co mam tu powiedzieć? Wiedzieć lepiej. Wiesz, bo teraz jak on przełożysz, to możesz sobie z powrotem na krzyż wywieźć. I też bez sensu, nie? Tak, bo wtedy było nie naciągnięte i dlatego żeśmy tamtą wędkę dali tu, żeby nie skrzyżować, wiesz, tamtej strony, nie? No. Czyli trzeba by było ją dać na środek. Ja bym ją dokładnie naciągnął. Bo po linii prostej to powinna ona być na środku, bo ten zestaw jest tu, a ten zestaw jest taki. No. Czyli powinien być na środku. No właśnie, tak jak było na początku. Tak jak było na początku. I tak trzeba zrobić. I tak trzeba tą przełożymy, a... Dobra, ja na razie swoją wywiozę, nie? Dobra. Ja mam przygotowany przez.
Koniesz tą wędkę i przełożysz ją? Co? Tak. Możemy tak zrobić. To się podnieść. Chyba się zdenerwował na nas. Zdenerwował się. Wyszedł ładnie na powierzchni. Kombinuje. Dużo kombinuje. W każdym razie piękna pobudka o poranku. Kawa wraz z pierwszym braniem. On jeszcze nie ma zamiaru, bo podebrany. Przecina wszystkie rośliny jak piła. Bardzo dobrze, bo on nie pływa, chociaż wiesz, całymi kępami. Trochę lepiej, wygodniej. Model 2 i 3 czwarte o wiele lepiej się wpisuje. Pleciące. Jest dość mięciutka, patrz. Patrzcie, jak ten. Ale silny. Silny, silny. Zobacz, co on robi. A już był tak bardzo blisko odbieraka, nie? I zobacz, co on teraz jeszcze wyprawia. Zobacz, patrz. Jest ładny. Dzięki za pomoc. Mocno.
800. 14800. Zaraz po wyholowaniu karpia Paweł szykuje się do wywiezienia zestawu, na którym było branie. Jest bardzo wcześnie, zaledwie kilka minut po 5 rano. Dzięki wczesnej pobudce możemy podziwiać wspaniałe widoki i nieco poobserwować wodę. Jest to bowiem jedna z najlepszych godzin na obserwację zbiornika. O poranku karpie bardzo często zdradzają swoją obecność. Przy tak słabym żerowaniu podpatrzenie jakiejkolwiek nowej miejscówki, gdzie karpie zdradzają swoją obecność, może zadecydować o kolejnych braniach. Warto więc poszukać spławów karpi oraz śladów żerowania w postaci wydobywających się na powierzchnię bąbelków gazu. Jeśli zauważymy w jednym miejscu częste spławy lub inną aktywność ryb, a nie mamy tam położonego zestawu, warto wypłynąć pontonem i wysondować dno. Nowe miejsce może przynieść nieoczekiwanie dobre efekty. Należy jednak pamiętać, aby w nowym miejscu, gdzie żerują karpie, po prostu ich nie wypłoszyć. Postępujmy więc bardzo ostrożnie. Nie pływajmy za długo w takim miejscu i nie nęćmy za dużo. Punktowa zanęta w postaci woreczka PVA na jeden zestaw w zupełności wystarczy. Mniejsza porcja zanęty zwiększy nasze szanse na szybkie branie. Bardzo ostrożnie te ryby zasysają przynęty. I wiesz, coś trzeba je przechytrzyć tutaj. Coś zaraz pokombinuję. Powiem ci, że zrobię taki zestaw, który zmontowany jest na ledkorze. On jest o tyle dobry, że karp od razu jak zasie przynętę nie czuje ciężarka. W niektórych zestawach jest dobrze, że od razu się zacina, ale w tym przypadku, jak one tak słabo żerują, to zrobię taki zestaw, że jak on zasie przynętę, nie będzie niczego czuł, żadnego oporu i wtedy na pewno głębiej połknie tą przynętę i będzie większa szansa, żeby on się tam dobrze zaciął, nie? Mam tu przygotowany odcinek ledkora i teraz tak, wezmę sobie tutaj agrafkę po to, żeby było gdzie zaczepić później ciężarek. Z tej strony sobie to przełożę. Trzeba tutaj taką długość sobie, wiesz, ustalić. My sobie ustalę tutaj jak mniej więcej, bo ta pętla potem będzie przechodzić tu. Nie? To będzie coś w stylu podobne jak zestaw helikopterowy. Jest 10 cm, tak? Około 10 cm od naszej agrafki. Tutaj wiążemy klasyczny węzeł do krętlików.
ten najprostszy 2-3 razy starcza. To nie musi być nie wiadomo jaka siła. Przewlekamy przez oczko. Tu jeszcze możemy sobie ustalić właśnie tą długość, zanim zawiążenie. Dobra, o, tak będzie dobrze. Ta długość jest wystarczająca. Tak, tyle wystarczy. Jest około, teraz nam wyszło około 8 cm. O. Zobacz, tak na razie zostawiam. Teraz zabieram się za drugi koniec. Akurat miałem tutaj wcześniej przygotowaną pętelkę. Mam nadzieję, że koralik nam przejdzie. Wiesz co, ja sobie pomogę igłą. O, będzie o wiele łatwiej, żeby naciągnąć właśnie koralik. Zobacz, koralik ściągamy. Jest takie zabezpieczenie, żeby nam przypon po prostu nie wchodził na węzeł. Teraz założymy przypon. Ja tutaj sobie wezmę, mamy przygotowane przypony mustada na derigu. Miękki przypon na derigu. Będzie bardzo dobry. Ciągniemy go tutaj. Może mi tu pomożesz, obetnij tu ten kawałek, żeby nam tu nie przeszkadzało. No dobra. I zobacz. Teraz przykładamy właśnie ten przypon przez tą pętelkę. O. I aby zabezpieczyć z drugiej strony, również zakładamy drugi koralik. Fajnie to co mamy. I tak jak widzisz, to wygląda jak zestaw helikopterowy. Teraz wystarczy ten dłuższy koniec przewlec przez to oczko z drugiej strony. O, i zobacz. Powstał nam taki zestaw. Następnie będziemy zakładać tutaj ciężarek. Zanim to zrobię, założę taką otulinę, żeby zabezpieczyć, żeby potem nam się zestaw cały nie plątał. Zsuwamy to do samego końca. O tak. Teraz zakładam ciężarek. Coś nam tu zeszło. O. Jest fajnie zabezpieczony. Ani ciężarek nam wtedy nie wypadnie. I teraz spójrz. Czyli już mamy zestaw gotowy. Słuchaj, zestaw jest praktycznie gotowy. Wygląda jak zestaw helikopterowy. Przypon jest właściwie gotowy. Teraz wystarczy, wiesz, z drugiej strony zaraz sobie zawiążę do żyłki głównej i założymy kulkę, można zarzucać. Ale chciałem ci pokazać, byś zobaczył, jak to fajnie działa. Zanim, jak karp zaśsie, zanim to zobacz, co się dzieje. Popuść, bo to jest od tego. Zobacz, co się dzieje. Widzisz? Praktycznie nie czuję ciężarka. Nie czuję ciężarka. Pierwsze co, dopiero jak dojdzie do węzła.
ma swobodę, nie? Ma swobodę i myślę, że na tej wodzie to tutaj się sprawdzi. W ogóle w tej chwili, tak jak widzisz, to sobie swobodnie będzie nam tutaj latać. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o ten zestaw. Jak zerwiesz rybę, czyli tu gdzieś ci się urwie zestaw, wyżej, gdziekolwiek by nie było, to zobacz. Ciężarek ci się uwolni, bo wyskoczy ci po prostu sam przypon od ciężarka i karp będzie pływał tylko i wyłącznie z przyponem, a nie z ciężarkiem. A wiesz, jak jest niebezpieczne, jak karp pływa z ciężarkiem. Jak się dobrze zapnie i pływa z ciężarkiem, to bywają sytuacje, że po prostu nam zdechnie. No i szkoda, szkoda ryby. Musimy właśnie dbać o to, aby karpie wracały w jak najlepszej kondycji i no, uwolni się z ciężarka i wtedy jesteśmy pewni, że nic mu nie będzie. Dobra. Teraz dowiążę to do swojego zestawu przy wędce, założę kulkę i wywożę. Proponuję ci, żebyś zrezygnował z tego miejsca tam przy trzcinach, nie? Tam, gdzie by właśnie spiłeś karpia, bo tam wszystko leży, nie jest wyżarte, a jak pływaliśmy w zatoce, na tym przesmyku byś położył swój zestaw. Wiesz, i tym bardziej nie będzie on ci przeszkadzał, bo masz właśnie w prostej linii masz marker i będziesz mógł łowić sobie tutaj przy markerze jedną, a drugą między właśnie markerem jednym, a drugim tam pod trzcinami. Tam jest mętna woda, one tam, wiesz, żerują ładnie. I tam myślę, że będzie lepsze. Tylko garstka, dwie peletu. Wystarczy. Więcej jakaś tonąca, bo jest tam, około metr 20. Jakaś tonąca kuleczka, ewentualnie grzybek, coś takiego pokombinować. Bo będziemy, wiesz, jeszcze robić to. Może będą lepsze brania stąd. Wiesz, jak wejdzie w trzcinę, to się popłynie. Nie w ten piasek, tylko tu wcześniej, w ten przesmyk. No, właśnie. Tam na załamą trzcinę. Tam jest ten taki korytarzyk, one sobie tam robią. Dookoła wyspy pływają. Łowienie karpi to nie jest wcale takie proste zajęcie. Kiedy ryby nie żerują, musimy się sporo namęczyć, żeby skusić je do brania. Dlatego niezmiernie ważne jest ciągłe doskonalenie własnych technik połowu i poszukiwań nowych, coraz to skuteczniejszych przynęt. Najważniejsze jednak nad wodą jest doświadczenie i tak zwany nos karpiarza. Dzięki takim umiejętnościom będziemy w stanie poradzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Mimo wszystko jest to wspaniałe hobby uczące nas poszanowania do otaczającej przyrody. Wiesz co, byłem tam pod trzcinami, pod drugim brzegiem. Zobaczyłem, że karpie w ogóle nie interesują się naszą zanętą. Wszystko leży, widać z pontonu. Tak sobie wymyśliłem po prostu, że zrobię zestaw powierzchniowy. Stoją przy powierzchni ryby i spróbuję je tak złowić. Przygotowałem tutaj przypon sobie wcześniej, taki długi, około 1,20 m. Zakładam teraz stoper gumowy. Przewlekł się. Teraz założę taki samogruntujący się spławik. Zamontuję go od góry, od antenki. Wiesz, on będzie trzymał po prostu cały zestaw przy powierzchni. Z drugiej strony zastopujemy go stoperem.
tak sobie ustalimy. Teraz węzłem, greenerem zawiążę przypon. Do krętlika. Raz, dwa, trzy. Dobra, cztery razy nam starczy. Zaciskamy. Teraz, żeby nam właśnie węzeł tutaj nie przeszkadzał, nie plątał się ze spławikiem, to ściągnę stoper. Ustawię sobie tutaj spławik od antenki. Ten spławik po wrzuceniu do wody stoi. Ma w sobie już. Nie leży, tylko stoi. Ma obciążenie na dole i samogruntujący jest. Stoi elegancko. Akurat popłynę tam pontonem, bo stąd nie mam szans zarzucić po drugi brzeg takim zestawem. Założę sobie, przygotuję wszystko sobie tutaj na brzegu. Skóra z chleba, jak wiesz, jest najlepszą przynętą powierzchniową. Można było założyć kulkę pływającą, ale powiem ci, że trochę się boję, że jednak karpie na nią nie będą specjalnie reagowały. Aczkolwiek jak coś, to będę próbował. Słuchaj, wod zostawiłem, bo myślę, że spróbuję założyć kulkę pływającą. Podejrzewam, że mogą nie reagować na kulkę pływającą. Dlatego na początek skórka, standardowo skórka, zawsze było skuteczne z powierzchni, więc zaczynam od skórki, a jak będzie coś nie tak, będę widział, że karpie chodzą i nie chcą po prostu brać na skórkę z chleba, założę kulkę pływającą, jakimś mocniejszym aromatem, może ten aromat je ściągnie. Nic. Płynę. Możesz mnie dopingować z brzegu. Na żyłkę główną nawlekamy gumowy stoper, potem przelotowy koralik, następnie spławik samogruntujący, kolejno ponownie gumowy koralik i na samym końcu dowiązujemy sam krętlik z przyponem. Przypon powinien być wykonany z pływającej plecionki, co dodatkowo utrzyma nam wszystko na powierzchni lustra wody. Tutaj właśnie chodzą karpie, muszę się zachowywać bardzo cicho. Widziałem trzy sztuki przy powierzchni. Widzę dobrze marker i skórkę z chleba. Zatumowałem się przy trzcinach. Mam nadzieję, że coś się uda złowić. Muszę się bardzo cicho zachowywać. Jest kilka sztuk karpi, które chodzą w obrębie trzcin, w zatoce. Mam nadzieję, że będą miały ochotę na moją skórkę z chleba. Muszę podciągnąć lekko. Może sprowokuję je do brania. Jest blisko, jest. Kurde, przeszedł bardzo blisko. Tak, nie chcą reagować, a trochę wsypnę skórek. Niech one się przyzwyczają. Po prostu je zanęciłem powierzchnią. Przy tym zamieszaniu może skuszą się na którąś
ze skórek, zaraz zobaczymy, co będzie się działo. Wchodzą, jest parę sztuk. Na razie biorą, tylko nie na mój zestaw. Rzuciłem około 15 skórek z chleba. Chleb pływa po wierzchu. Widać, że karpie się interesują. Ale niekoniecznie moją przynętą. Ale poczekamy, mam nadzieję, że coś uda się złowić. Przerzucę, bo zanęta moja, czyli w postaci skórek z chleba, trochę mi spłynęła. O, jak widzimy, jest pusto, muszę założyć nową skórkę. Jest tak, że ona się właśnie często rozmaka i trzeba zakładać świeżą. Ale to nie problem, bo widzę, że karpie są. Zaraz spróbujemy któregoś złowić. Rzuciłem centralnie w punkt, gdzie pływają inne skórki z chleba, którymi zanęciłem. Karpie podchodzą, inne skórki połykają. Jest bardzo blisko skórki. Jest! Łowienie karpi z powierzchni to zupełnie inny sposób niż ten, który najczęściej spotykamy, czyli stacjonarny z dna. Jest to więc bardzo rzadko spotykany sposób łowienia, ale niewątpliwie zasługuje na trochę naszej uwagi. W niektórych akwenach, gdzie właściwie nie ma możliwości łowienia z dna z powodu występującej roślinności, będzie to jedyne wyjście na złowienie karpia. Musimy się zastanowić, kiedy owy sposób w ogóle ma szansę na sukcesy. Jest blisko pontonu. Jest mnóstwo zielska. Karp szedł w zielsko. Odsumowałem się, po prostu mnie ciągnie. O kurczę, nie widzę jeszcze, jaki jest duży. Nie jest to wielka sztuka. Nie jest to duża sztuka. Chyba nie ma sensu go nawet podbierać i zabierać do brzegu. Zaraz go spróbujemy odczepić od tych roślin. Zobaczmy, strasznie się zaplątują w rośliny. Nie, nie jest duży. Więc nie będę go zabierał na brzeg. Odhaczę go od razu i spróbuję złowić jeszcze jednego. Żeby mu nie zrobić za dużej krzywdy, odczepimy go. Niech płynie. Pięknie został zapięty za górną wargę. Tak przeważnie się dzieje podczas łowienia na skórkę z chleba z powierzchni. Płyń i przyprowadź dziadka. A my zarzucamy po raz kolejny. Łowienie z powierzchni to bardzo emocjonujące zajęcie. Widzimy praktycznie sam moment brania, kiedy karp zasysa naszą skórkę z powierzchni. Jest to bardzo piękne przeżycie. I trzeba wracać, zbliża się wieczór i wywozić zestawy stacjonarne, bo karpie już właśnie zaczynają schodzić na głębsze wody. Widzę, że tutaj opuściły naszą zatokę, więc wracam do brzegu. Na dziś wystarczy, może jeszcze jutro spróbujemy je zapolować w tej zatoce z powierzchni. Słuchaj, miałem blisko pontonu karpia, ale go zaraz go wypiłem, bo był to jeden z mniejszych, taki 8-9 kilo. W roślinach zaczepiony, trochę powalczyłem, ale sztuki już zeszły
już się robi późno i po prostu trzeba się wziąć za zestawy stacjonarne. I może jeszcze jutro zapoluję na nie. Opowiem ci, że bardzo emocjonujące płowienie z powierzchni jest. Może jutro się wybierzemy razem. Widzę, że ugotowałeś ziarna. Powiedz, ile czasu ci to zajęło? Tak, gotowałem ziarno gdzieś około pół godziny. Potem na godzinę we wrzątku jeszcze odstawiłem na bok. Wiesz, co wymyśliłem? Zanęcę punktowo i wykorzystam tutaj worek PVA, ale zanim to zrobię, bo jak wiesz, tu jest woda i no właśnie, woda nam rozpuści PVA, dlatego przygotowałem sobie cukier, wsypię trochę cukru, trzeba zrobić roztwór tak zwany nasycony, czyli ja, wtedy kiedy się już nie miesza z wodą, zostaje i to powinno sprawić, że PVA nam się nie rozpuści. Jak możesz, to dosyp, a ja będę mieszał. Pomału dosypuj. Jeszcze trochę. Dobra, starczy. Wymieszam. No, jeszcze troszkę. Dobra. Wiesz, przy okazji cukier dosłodzi nam zanętę, a jak wiesz, karpie uwielbiają słodycze. A jak do kulek się dodaje słodzików, karpie znają bardzo dobrze ten smak. Słuchaj, ja tutaj sobie wezmę worek PVA. Jak możesz, to wsyp mi tutaj ziarna. Mam nadzieję, że roztwór jest już odpowiedni, żeby nie rozpuścił PVA. Powinna taka się gęsta zawiesina zrobić. Wsyp jeszcze trochę. Wywiozę punktowo zestaw. Nie będziemy im żałować. Tak, słodkie jest. Karpie kochają słodkie. Dobra, może starczy. Tak. Teraz starczy całość. Można sobie nitką związać. Zobacz. Normalnie, gdybyśmy nie dosypali cukru, worek już dawno by się rozpuścił. A teraz, jak widzisz, cały, nic mu nie jest. Trzyma się. Zanęta dopalona słodzikiem. Na pewno zadziała na karpie. Teraz sprawdzimy, jak worek nam się rozpuszcza z ziarnem w wodzie. Woda ma wysoką temperaturę, więc worek powinien się dość szybko nam rozpuścić. O, pięknie poszło. Przy takiej chmurze zanęty myślę, że żaden karp nie powinien się oprzeć. Widać, że karpie bardzo słabo żerują. Dlatego Paweł postanowił zmienić nieco strategię połowu i zastosować niezwykle skuteczne w takich sytuacjach materiały rozpuszczalne PVA. To jeden z najlepszych sposobów do punktowego nęcenia. W tej metodzie przynęta znajduje się bezpośrednio przy zanęcie, co nie rozprasza karpi po większej części łowiska. Żerujące ryby skupiają swoją uwagę na tym jednym małym punkcie, składającym się z niewielkiej porcji zanęty. To także świetny sposób na polowanie na pojedyncze, wielkie okazy. Duże karpie trzymają się najczęściej z dala od mniejszych ryb i dużych skupisk zanęty. Dlatego warto stosować tę taktykę nawet przy większej aktywności ryb. Aby dodatkowo wzmocnić punktową zanętę, należy pamiętać, aby do worka PVA wlać niewielką ilość boostera. Zanęta szybko wchłonie aromaty i znacznie szybciej będzie wabiła karpie. Pamiętajmy też, że jeśli chcemy używać worków PVA, należy zrobić w nich otwory tuż przed zarzuceniem wędki. Najlepszym sposobem jest przekłuwanie worka igłą do kulek.
Węzeł ten jest bardzo popularny i dość prosty do wykonania. Wykonujemy go przekładając plecionkę dwa razy przez oczko krętlika, a następnie krótszą końcówką owijamy minimum 4 razy dookoła dłuższego odcinka plecionki. Następnie powracamy końcówką plecionki w stronę krętlika i przekładamy ją przez powstałe oczko tuż przy krętliku. Wystarczy teraz tylko zacisnąć węzeł i gotowe. Przy tym węźle uważajmy na rodzaj użytej plecionki, ponieważ przy dużych obciążeniach zbyt śliska może nam się rozwiązać. Można ten węzeł nieco usprawnić, a mianowicie podczas końcowej fazy wiązania, kiedy przełożyliśmy już plecionkę przez oczko przy krętliku, można jeszcze raz przełożyć tę końcówkę przez duże oczko powstałe na skutek powrócenia plecionki w stronę krętlika. Takie rozwiązanie na pewno wzmocni węzeł. Koniec plecionki przekładamy dwa razy przez oczko krętlika. Następnie wychodzący koniec z krętlika przykładamy do głównej plecionki. Krótszym odcinkiem plecionki powracamy w stronę krętlika w taki sposób, aby stworzyła ona większe oczko. Końcówką plecionki owijamy dwa odcinki materiału przyponowego minimum 4 razy. Węzeł Greener jest jednym z bardzo wytrzymałych węzłów łączących najczęściej plecionkę lub żyłkę z krętlikiem. W chwili dużego obciążenia węzeł jeszcze bardziej się zaciska, co z pewnością nie spowoduje wyślizgnięcia się z plecionki, jak to się może zdarzyć w innych węzłach. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, przekładamy plecionkę przez oczko krętlika dwa razy. Następnie krótszy odcinek plecionki składamy na pół w taki sposób, aby powstało oczko. Przykładamy to oczko do głównej plecionki i poniżej niego owijamy końcówkę plecionki dookoła złożonych końcówek w kierunku krętlika. Owijamy tak około 5-8 razy i na końcu przekładamy końcówkę plecionki przez oczko powstałe na plecionce. Teraz, tak jak zawsze na końcu węzła, zaciskamy go i gotowe. Przeprowadzone testy dowiodły, że węzeł zaciskowy jest najwytrzymalszym węzłem, który z powodzeniem możemy stosować do wiązania krętlika. Jest on stosunkowo łatwy do wykonania, więc zapewne warto się go nauczyć. Niemo to jak dobra atmosfera na zasiadce. Krótkie czerwcowe noce. Chociaż już wieczór i chłodno się zrobiło. No akurat w tym roku czerwiec mamy strasznie chłodny. Ale wiesz, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Została nam ostatnia nocka. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nas szybko coś obudzi. Już 4 godziny nocki to... Jak mają karpie w nocy brać, skoro nocy nie ma? Dokładnie. Brań za dużo nie ma, chociaż nie można narzekać. Były tu wyniki o wiele gorsze. Ale mogę ci powiedzieć, że kiedyś z kumplem, pierwszy raz, akurat jak żeśmy przyjechali tutaj na łowisko kormoran, trafiliśmy na taki weekend, że karpie żerowały niesamowicie. Słuchaj, rozbiliśmy się szybko. Wiedzieliśmy, że są dość spore ryby. Wzięliśmy zestawy. Przez pierwsze 3 godziny nie mieliśmy ani jednego brania. Mówimy, coś tu jest nie tak z tymi rybami. Że, kurczę, jednak nie ma aż tyle ryb tutaj.
Słuchaj, co się potem działo, to po prostu szkoda. No, nie da rady tego dokładnie opisać. Nie da rady. To trzeba przeżyć. Zaczęły się brania. Kolejno przez całą noc, dosłownie do świtu, było praktycznie branie za branie. Jak nie umie, nie dali postać. Nie dały. Jak nie umie, to u kolegi. I tak na zmianę. Cały czas. Słuchaj, akurat pierwszej nocki jeden drugiemu pomagał. Byliśmy tak wycieńczeni. No nie szło spać. Średnio wyszło co 40 minut branie. No nie można było się położyć. Nie było takiej możliwości. Tak o 6 rano stwierdziliśmy, nie ma sensu się kłaść. Zrobimy sobie grilla. I słuchaj, taką sytuację. Od 6 do 9 ani jednego brania. W tym czasie można było spać. No właśnie, a my sobie grilla zrobiliśmy, ale o 9 się znowu zaczęło. Nieważne, czy była 13, 14 czy 15, cały czas były brania. Wyliczyliśmy, że wyszło nam co 40 minut średnia brania. 47 brań, 36 godzin. Słuchaj, dwie noce nie przespaliśmy. Z dwóch nocy to może na osobę 3 godziny wyszło spania. Po drugiej nocki tak się dogadaliśmy, że jeden drugiemu nie pomaga, żeby jak najwięcej snu po prostu sięgnąć, nie? I się chociaż troszkę wyspać. Powiem ci, jeszcze wtedy taka sytuacja była. Kolega w takim rogu łowił i położył tam wędkę z boku, całkiem od stojaka. Miał branie w nocy i poszedł tam z boku, holował tą rybę, ale to, że nie miał podbieraka. Karpia doholował do brzegu, nie miał podbieraka. Budzi mnie, krzyczy. Paweł, Paweł, wstawaj, pomóż. Słuchaj, wyszedłem z namiotu, zrobiłem dwa kroki, mówię, no to idę mu pomóc. I w tym czasie u mnie branie. Zacząłem holować i mówię, no sorry, mówię, nie pomogę ci, musisz sobie radzić sam. Za chwilę słyszę, idzie w moją stronę. Mówię, co, wyholowałeś? Nie, mówi, odkręciłem hamulec i idę po podbierak. Przyszedł podbierak tam do swojego stanowiska. Podebrał tego karpia. Potem ja holowałem. Były tak silne te ryby, że nie było nawet czasu dobrych zdjęć zrobić. Jak zrobiłeś, na przykład miałeś karpia na macie, zrobiłeś jedno, dwa zdjęcia i było branie albo u mnie, albo u kolegi i tak w kółko, i tak w kółko. Ręce bolały nie dość, że od holu, no to jeszcze od podnoszenia i fotografowania się z karpiami. Po tych dwóch dniach, nockach w sumie, kolega taki znajomy tutaj przyjechał i mówimy, zabierz nas nad wodę, pokaż nam miejsce, gdzie nie biorą karpie. I pojechaliśmy tutaj w okolice właśnie na takie fajne jezioro dzikie w lesie. Piękna, czysta woda. Na szczęście udało nam się złowić tylko jednego karpia, ale akurat nie narzekaliśmy, wtedy mogliśmy się chociaż wyspać. No i tak to właśnie wtedy miło się wspomina, ale jakbym miał to drugi raz przeżyć, to bym się grubo zastanowił. To naprawdę było ciężko. Wiesz, jak człowiek się nie wyśpi dwie nocki, to jest naprawdę ciężko. Widziałeś? Coś tam się dzieje z tego miejsca nowego, co dzisiaj w dzień znalazłem. Tak jak mówiłem, dołek 2 metry, twarde dno, dookoła wyjście na 1,5 metra. I co ważne, na tej głębokości dookoła tego dołka 1,5 metra jest muł, a głębiej nie ma. Czyli widać, że te karpie sobie chodzą tam, żerują, wydłubały pomału, dziobały i zrobiły sobie taki dołek. Może coś jeszcze uderzy. W sumie dopiero się ciemno zrobiło. Około 23. To jeden z najkrótszych nocek. Czekamy. Posiedzimy sobie jeszcze chwilę, pogadamy. Mam nadzieję, że spać ci się nie chce jeszcze. No to dzisiaj chyba do rana. Chociaż rano o świcie. Piękne branie. 4:40 czy coś około. W każdym razie przed 5, przed wschodem słońca, piękne branie. I mówię, byłem tak pobudzony, że już mi się nie chciało iść spać. Ale o 8 tak się drzemłem na pół godzinki jeszcze. Obserwowałem właśnie karpie. Ale nawet dobrze. Dobrze, bo właśnie zauważyłem to miejsce. To właśnie, gdzie już po raz któryś sygnalizator się odzywa i
tam właśnie były spławy i tam mam nadzieję na jeszcze jakąś ładną rybę. Myślę, że w nocy, może nad ranem coś jeszcze uderzy. Słuchaj, Jarek, jest ciemno, wrzucamy go na razie do worka. Rano go zwadzimy. Zrobimy zdjęcie. W nocy złowiłem rybę, teraz trzeba ją zważyć, zobaczyć, zdjęcia porobić. Oj, najgorsze jest właśnie to, jak karp nam odpocznie. To będzie trochę szalał na macie, ale myślę, że poradzę. Jarek, weź wagę i aparat. Zaraz zobaczymy. Patrz tam, Jarku, ile waży. 13 kilo, tak? Nie będzie miał 12 400. W słońcu trzeba cały czas karpia polewać wodą, żeby nam nie wyschł. Pięknie. Piękna, zdrowa rybka. Niech się przyzwyczaja do słońca.
i wypuszczamy karpia z powrotem do swojego wodnego królestwa. Niech wraca. Niech przyprowadzi dziadka. Jarku, nasza zasiadka dobiegła końca. Mieliśmy kilka ładnych ryb. Kilka zostało w wodzie, niewyciągniętych. Cóż można powiedzieć? Były ryby akurat wyjątkowo trudne do złowienia. Kilka ciekawych miejsc, które praktycznie bankówki między roślinami oczka były ignorowane przez ryby. Zanęta nie była wyjadana. Musiałem zmieniać. Zmienialiśmy, widziałeś co chwilę. I zestawy, i miejsca, więc no, ciężka zasiadka, ale kilka ładnych ryb padło. Myślę, że też podejrzałeś parę rzeczy. Ja podczas tej zasiadki, wiesz, dużo się nauczyłem. No, czuję taki trochę niedosyt, jedna ryba spięta, ale myślę, że jeszcze odwiedzę to łowisko tutaj. Kolejnym razem spotkamy się nad inną wodą. Zobaczymy, może ryby będą bardziej przychylne, będzie więcej odjazdów, więcej holi. Ja jestem ogólnie zadowolony z tej zasiadki i myślę, że jeszcze tutaj wrócę.